Rozmawiam z panią Urszulą Woźniak-Gnat, Gorliczanką, która całe życie prawie przemieszkała w Gorlicach. Czy mogłaby pani sięgnąć wspomnieniami do lat najmłodszych? Na pewno mogę przypominać sobie lata najmłodsze, zwłaszcza jeżeli spojrzę na stare fotografie, na których widzę siebie jako małą, małą dziewczynkę. Mieszkaliśmy tak. Najpierw na ulicy Słowackiego, później w domu, tym dużym takim, przepraszam. Nie, proszę mówić. Najpierw na Słowackiego, a potem na jakiej ulicy? Na Słowackiego, a potem na Bieckiej, nad Strożowianką, w tym wysokim, dużym bloku, nie bloku, tylko domu. Który został wyburzony? Nie, nad Wysowianką. Nad Służowianką, w kamienicy Korna? Korna. O, no to już wiem, naprzeciw starostwa powiatowego. Tam mieszkaliśmy do momentu, kiedy został wybudowany dom z kupców i rzemieślników i przenieśliśmy się do tego domu. Kupców i rzemieślników i tam mieszkaliśmy. Ale czy mówimy o... Cały czas mówimy o Gorlicach, jak tak, mieszkaliśmy. Ale chodzi mi o dom kupców i rzemieślników. To jest ten dom, który... Stary. A stary gdzie był? No stary dom kupców i rzemieślników, zaraz koło pani Stawskiej domu. Współczesny młody człowiek nie będzie wiedział, gdzie mieszkali państwo Stawscy. Ale tam, gdzie kiedyś była milicja. O, to już tak, to już wtedy wszyscy będą wiedzieć. Tak, tam żeśmy mieszkali na pierwszym piętrze. I mieszkaliśmy tam do momentu, kiedy Niemcy zaczęli likwidować getto. Wtedy przerzucili nas do nad Cichą. Mieszkaliśmy na Cichej, bo na terenie całego domu kupców i rzemieślników był magazyn rzeczy żydowskich. Magazyn. I z tego powodu zostaliście przeniesieni na Cichą. Na Cichą. A pani rodzice pracowali? Jako kupcy. Czyli mieli sklep? Sklep, własny sklep. Najpierw miała mamusia, a później ojciec. To był sklep z jakimi artykułami? Kolonialny. Kolonialny. A gdzie się mieścił? Na ulicy 3 Maja, na samym końcu ulicy 3 Maja. Po stronie, jak wchodzimy do góry? Jak wchodzimy do góry, po prawej stronie. Po prawej stronie. W czasie okupacji też ten sklep istniał? Cały czas. Cały czas i po okupacji też. I dopiero jak domiary zniszczyły mojego ojca. Domiary, tak. Zniszczyły mojego ojca i wtedy został zlikwidowany. A jak się nazywał? Nazywał się? Sklep? Nazywał się. Ale uciekło. Uciekło. To nic. Proszę powiedzieć, bo kiedy... Kolonialny. Kolonialny, tak? Chyba tak. Mhm. Bo kiedy rozmawiałyśmy wcześniej, wspominała pani, że dużo czasu jako dziecko spędzała pani w Gorlickim Parku. Tak, ponieważ mieszkaliśmy jakiś czas na ulicy obecnej Słowackiego, tak? Więc było blisko do parku. Ktokolwiek przyjeżdżał, zawsze się prowadziło do parku, bo to był przepiękny, piękny park, w którym było tyle ciekawych rzeczy, tyle się działo. A co się działo? Zawsze były jakieś koncerty, tam była... A w którym miejscu? Tam, gdzie była taka altanka vis-a-vis tego budynku, gdzie była kawiarenka. Vis-a-vis tam był budyneczek? Nie budyneczek, nie, taka... Scena. Scena taka. Tam było bardzo dużo rzeczy się działo. No, czyli koncerty, coś jeszcze? Koncerty, jakieś tam zabawy. Była też ta do strzelania, strzelnica. Strzelnica w parku była. Była w parku także był przechowywany lód. Lód? Lód, który się brało z naszej rzeki ropy. Ale on był przechowywany w jakim celu? No przechowywany i sprzedawany był kupcom.
Aha, no tak, nie było lodówek przecież. Nie było lodówek. Takie. Jak długo taki lód się utrzymywał? To trudno mi powiedzieć, bo byłam za mała, żeby pamiętać, ale pamiętam, że... Czyli ten skład lodu musiał gdzieś być koło rzeki? Nie koło rzeki, pod skarpą. Pod skarpą, pod górą. A, pod górą parkową. Parkową. A jako dziecko, jakie atrakcje pani tam znajdowała? Bo Szczelnica i koncert, to nie jestem pewna, czy to była atrakcja dla dziecka. Dla dziecka nie, ale tam były także inne rzeczy, które człowieka zainteresowały. A więc jeżeli były festyny, to fanty się kupowało, a człowiek ciekawy był i zawsze kogoś naciągnął, to albo ojca, albo matkę, tak, żeby coś tam ciekawego wygrać. Czy pani... Poza tym można było jeździć rowerkami, można było się biegać rowerkami takimi na trzech kółkach, tak, bo to takie małe dziecko to tylko na takim jeździło. No i przede wszystkim to się zawsze zaprowadzało gości, którzy przyjeżdżali z zewnątrz, do Gorlic. I do parku się i szło. Wtedy się szło do parku, obowiązkowo. Czy jeśli pani sięgnie pamięcią do tego parku z lat dziecinnych, czy i porówna z dzisiejszym parkiem, czy wydaje się pani... Tamten był chyba dla mnie bardziej... Ale czy dlatego, że była pani dzieckiem, czy dlatego, że... Był inaczej. Był inny. Było lepsze dojście do góry. Lepsze. Było źródełko. Źródełko? Tak. Gdzie było źródełko w parku? Zaraz niedaleko, tu. Niedaleko od tej kawiarenki. Tak, i ono było obudowane, czy wypływało tak? Ono nie było obudowane, ono wypływało z rury. Wiem, a rura była umieszczona to w górę. W głąb tej góry. W każdym razie była bardzo dobra woda. Czyli woda do picia? Tak. No proszę. A czy może mi pani powiedzieć, nie wiem, czy pani będzie wiedziała, kto organizował te festyny, koncerty? Miasto? Prawdopodobnie miasto. Prawdopodobnie jakieś związki, czy to harcerze, czy... Rozumiem. Kiedy pani poszła do szkoły? W 1939 roku. Czyli, Wrzesień? Wrzesień, 39 rok. Tak, wtedy pani 7 lat miała, tak? Wtedy miałam 7 lat. I co? Jak to wyglądało? Czy zaczęła się szkoła mimo wojny? Nie, to nie była na pewno od 1 września, tylko była trochę później, ale tego to ja już nie wiem. Nie pamiętam po prostu. Niemniej jednak zaczęła pani we wrześniu naukę. We wrześniu zaczęłam naukę. To było zaraz obok kościoła. Nie byliśmy w szkole tej powszechnej. Tak. Tylko był budynek. Taki obok stał budynek. I tam chodziliśmy w pierwszym okresie do tej szkoły. Do pierwszej klasy. Później przenieśli nas już normalnie do szkoły. Moją pierwszą wychowawczynią była pani Kosakowska, Adela. Pani Kosakowska. Kosakowska. Pamięta pani ją? Pamiętam. Była niepełnosprawną, ale była wspaniałą nauczycielką, która nauczyła nas dużo i przede wszystkim była świetną polonistką. To z tego, co pamiętam. Pamięta pani pierwszych Niemców? Pierwszych Niemców pamiętam. Myśmy mieszkali, jak wcześniej mówiłam, u kupców i rzemieślników. Tak. I pamiętam takie straszne tłuczenie się do drzwi. Tam właśnie, do tego budynku? Myśmy mieszkali na pierwszym piętrze. Mamusia zeszła i wtedy weszli Niemcy, pierwsi Niemcy, ale to tak przez sen. Bardzo tak niewyraźnie ich widzę, ale widzę. No i zaraz się zapytali o mężczyzn, których nie było, bo byli na
uciekinierce. Zaraz, to nie, mężczyźni uciekł. Kto uciekł od pani z rodziny? Uciekł mój ojciec i brat, który miał wtedy 14 lat. Kiedy wrócili? Wrócili gdzieś w połowie września. Ale jednocześnie ojciec powiedział, że to, że wrócili, to mogą zawdzięczać Ukraińce, która ich wyprowadziła, bo powiedziała, że będzie rzeź Polaków. Czyli oni dokąd mogli? Jak daleko uciekli? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Rozumiem. Nie pamiętam. To jest właśnie błąd, który robią wszyscy moi ludzie, że nie pytają. Czyli rodzice, ojciec i brat wrócili cało na szczęście i ojciec zaczął pracować w sklepie dalej, prawda? Tak, bo tak do momentu powrotu ojca prowadziła mamusia sklep. Was było, dzieci było dwoje? Czworo. Czyli mama została z trójką? Z trójką. Trzema dziewczynami przecież. My do Niemców. Pierwsi Niemcy to ci pukający do drzwi, a potem pamięta pani jakieś sytuacje z Niemcami? Pamiętam jedną taką, taki obrazek, że przyszedł jakiś młody, ciekawy Niemiec, który, jak byłam w łóżeczku i on mnie chciał uczyć niemieckiego, bo on mówił, że on w domu ma też taką małą dziewczynkę, ale to było Dlaczego? Ale dlaczego on przyszedł? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie on był taki zainteresowany tymi dziećmi. I to był tylko jeden, jedyny raz i później już nie pokazał się, czyli poszedł na front. Na front. Pamięta pani coś, co tak mocno wyryło się pani w pamięć z czasów okupacji? Tak, spotkanie z małą dziewczynką cyganką. Proszę powiedzieć. Moi rodzice, jak mówiłam wcześniej, prowadzili sklep. Do tego sklepu przychodzili cyganie, którzy mieszkali za Blichem. Tam było osiedle takie cygańskie. Za Blichem było osiedle cygańskie. Takie małe, nieduże, małe osiedle cygańskie. Czy to było takie z taborem, czy mieli namioty, domy? Nie. To jakiś domek był. I stara cyganka przyprowadziła maleńką cyganeczkę i oddała mojej matce i mówi: pani Woźniakowa, to na pewno się dziecko przechowa. Niech pani weźmie ją do siebie. Pamiętam, jak mamusia... Zaraz, czyli zostawiła w sklepie mamie? Mamusia przyprowadziła to dziecko do domu, umyła go. Pamiętam, że wtedy nie było łazienek, tylko w walijce. Umyła tą dziewczynkę i ubrała w moje rzeczy. Czyli rówieśniczka pani? Tak, rówieśniczka moja. I to dzieciątko było chyba jakieś 2 czy 3 dni. I później gromada cyganów przyszła i zabrała to dziecko. Może byłoby się uchowało, ale niestety. I to był rok? Nie wie pani. No, na samym początku chyba? To już trochę później. Wtedy, kiedy zaczęło się w ogóle likwidacja i Żydów, i cyganów. Pamięta pani imię tej dziewczynki? Nie. Tego nie pamiętam, ale bardzo mi żal, że mogłam mieć siostrzyczkę. Tak. I byłoby się na pewno uchowało. Tak sądzi pani? Tak sądzę. Tam, jak siedziałam u ojca w sklepie i prowadzili Żydów, to był okres, kiedy już likwidowane zostało getto. Ale jednocześnie przy tym można było zauważyć, że nie szanowali tych ludzi. I często ginęli ci ludzie od strzałów niemieckich. I wtedy pamiętam, że jak wieźli na furze ciała żydowskie, ale to też przez mgłę, to wieźli na Kirkut. I tam ich chowali chyba. Albo nie wiem gdzie. Już tego nie wiem gdzie. To byli Żydzi, ludzie rzuceni od tak po prostu. Rzuceni, no strasznie. To była masakra. To było rzuceni ludzie
tak jak stali w różnych pozycjach. Wspominała Pani też, że tuż przed wyzwoleniem rozbito Wam dom na Cichej. Tak. Jak to było? Szrapnel. Czyli był oszczał Gorlic. I jeden szrapnel wrzucił w ścianę domu na Cichej. Wyście tam byli w środku wtedy, czy nie? Nie, nie byliśmy. Na szczęście byliśmy w innym pokoju. Ale w tym domu to byliśmy, tak? W tym domu byliśmy. No cóż, nie do pozazdroszczenia przeżycie zapewne. Nie, i dlatego na przykład ja miałam bardzo długo uraz do milicjantów. Ja się bałam bardzo milicji. Ale dlaczego? Pamiętając, jak zachowywali się Niemcy. Aha, mundur. Mundur. Czy pamięta Pani jakieś zdarzenie, zbliża się wyzwolenie? Pamiętam spotkanie mojego ojca na rynku z jakimś Rosjaninem, który do ojca zawołał William Janowicz. Wtedy szłam z ojcem i byłam szczęśliwa, że mogę być z nim. To był Rosjanin, z którym ojciec się kontaktował, kiedy był w Moskwie po pierwszej wojnie światowej. I on go poznał, Rosjanin? Rosjanin go poznał. Coś no niestety, takiego. Niestety tylko to było spotkanie, że przyszedł do nas do domu wtedy. Przyjęliśmy go jakoś tam i później już też się nie spotkali. Widocznie poszedł na wojnę i na pewno zginął. A pamięta Pani jeszcze soldatów rosyjskich? Pamiętam. No tak. To byli biedni ludzie. Dla mnie to byli biedni ludzie. Obowiązek iść i walczyć, a jednocześnie nie byli ubrani tak, jak powinni być ubrani, bo to była bieda. I tylko a jak się zachowywali? Bo to różne opowieści się słyszy. Ja nie miałam takiego kontaktu z nimi bezpośredniego. Tak jak mówię, wtedy, kiedy do ojca zwrócił się ten Rosjanin. Innych kontaktów nie miałam. Nie pamiętam. Boże. Ja rozumiem, tak. A tuż przed przyjściem Rosjan do Gorlic spadały bomby w Gorlicach, prawda? Oj, tak. I to dużo spadało. Na stawiskach bomby. Głównie chyba, z tego co pamiętam. Tylko. Nie tylko, gdzie jeszcze? W dom... Chyba to był adwokat w rynku. Nazywał się... Aleksandrowicz? Aleksandrowicza. W dom Aleksandrowicza. Tak? Spadł jakiś... Bo wie Pani, ten dom Aleksandrowicza to był od rynku do Cichej. Cały był zabudowany. Tak. I tam mieszkali ludzie. I tam spadła jedna z bomb. I to jest ten taki wolny plac zaraz za tym budynkiem, gdzie jest zachowana jedna część tylko, który jest vis-a-vis tego jubilera. Sylwestra. To jest zakończenie tego domu i później jest tam taki wolny plac. Tak, jest. To tam wpadła bomba. Bo to było zabudowane. Czy ludzie zginęli, nie wie Pani? Nie. Tam nie zginęli. Natomiast na Strożowskiej też spadła bomba i tam zginęła moja koleżanka Basia Bogusz. Zginęła? Zginęła i jej kuzyn. Czy to na górce było, czy gdzieś dalej? Nie, to nie było na górce, to było dalej. Dalej. Na prostej drodze. To była siostra, starsza siostra Bogusza Kaska. Czyli młoda dziewczyna wtedy, prawda? Dziecko, takie jak ja. To miała 9-10 lat. A rodzice Pani pochodzili z Gorlic? Moja rodzina, mojego ojca, tak. A mamusia, ciekawe, ojciec matki był, pracował w nafcie i jeździł. Bo był, jeździł tam, gdzie go rzucono. Tak, był wiertaczem prawdopodobnie. W
każdym razie moja mamusia urodziła się w Kołomyi, a więc nie Gorliczanka, ale później całe życie spędziła w Gorlicach. Dziękuję bardzo za opowieść, była bardzo, bardzo ciekawa.